Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym pustym pudełkiem. Uzbierało mi się troszkę rzeczy i o dziwo są to same rzeczy w postaci saszetek. Tak, uznam to za saszetki. Mam tutaj trzy kategorie i jedną troszkę inną. Więc zacznę od tej innej. Wspominałam już wam wcześniej o kremie Wishful. Wszystko mi wypada. O kremie Wishful od Huda Beauty. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, co ja tam. Będę sprawdzać. Wydawał mi się on fajny, ponieważ zapach był apteczny, fajny, nie sprawiał problemów na mojej buzi. Ale po dłuższym użytkowaniu to się zmieniło. Niestety zaczęło mi się bardzo mocno przetłuszczać cera w strefie T. Chociaż i tak miałam tam cerę tłustą, to po tym niestety zaczęło się robić gorzej. Więc odstawiłam ten kremik, przeszłam na inny i zaczęło się poprawiać. Więc po dłuższym użytkowaniu ten kremik niestety się nie sprawdza. A jego cena wcale nie jest mała za pełne opakowanie. Przejdźmy teraz do kategorii masek. Mam dużo masek, które używałam. Dużo, no nie aż tak dużo, ale trochę jest. Pierwszą maską, o której wam opowiem, jest to Cliff Sleeve. Jest to nawilżająca maska do twarzy w płachcie z witaminą B5. I była ona jak najbardziej poprawna. Z tego co pamiętam, kupiłam ją chyba na Vinted za 10 zł, dostępna jest ona w Hebe za 20 zł. Jest najbardziej poprawna, nawilżająca, dobrze nawilża buźkę, więc jak najbardziej polecam. Kolejną maską, którą użyłam, jest to hydrożelowa maska rozświetlająca z Balei. Miałam już jeden egzemplarz tej maski, na pewno opowiadałam w którymś pustym pudełku, ona jest jak najbardziej dobra. Uważam ją za dobrą, fajnie redukuje worki pod oczami, ponieważ jest żelowa, jest chłodząca, ładnie rozświetla buzię, jak najbardziej jestem na tak. Możecie ją znaleźć na Allegro, bądź właśnie na Vinted, czy w jakimś innym OLX typu, coś takiego, ponieważ dużo ludzi sprowadza z Niemiec i sprzedaje w Polsce te produkty, więc myślę, że nie byłoby problemu z dostępnością tego produktu. Kolejne maseczki są również z Balei. Tutaj miałam maseczkę Hanf Touch Maskę, jak to się tak czyta. Miała ona ładny zapach, ale niestety nie sprawdziła się w swoim założeniu, ponieważ to miała też być maseczka nawilżająca, maseczka poprawiająca jakość naszej skóry, ale niestety była dość sucha. Jest tutaj napisane, że powinniśmy ją trzymać na buzi 10 minut, niestety po chwili trzymania jej na buzi już zrobiła się sucha. Niestety nie byłam zadowolona z tej maseczki, więc nie wiem, może używaliście, może macie inne spostrzeżenia, może ja dostałam jakiś felerny egzemplarz, możecie napisać w komentarzu, ja chętnie przeczytam wasza opinia na ten temat. Mi się nie sprawdziła. Kolejną maseczką z Balei była maseczka Milky Kokos. Jakkolwiek się to czyta. Miała ona też być nawilżająca i była. Ta maseczka tym razem miała dużo esencji w sobie. Była bardzo mokra, spokojnie mogłam ją trzymać te 20 minut, które były tutaj podane, 15-20 minut. Buzia była nawilżona, ten kokos, wydaje mi się, że naprawdę w każdej maseczce chyba kokosowej jest on jak najbardziej na tak, woda kokosowa nawilża naszą buzię i delikatnie ją odżywia, więc ja byłam zadowolona z tej maseczki. I ostatnią maseczką była taka świąteczna maseczka z króliczkiem. Mamy tutaj napisane Be Soft, miała być ona też nawilżająca, miała ona rysunek króliczka takiego na sobie. Też mieliśmy ją trzymać 10-20 minut. Niestety maseczka była bardzo sztywna. Przeszkadzało mi to, zsuwała mi się, nie dolegała do buzi przez ten obrazek tego króliczka. Była ona sztywna, niepraktyczna, więc nie polecam. Nawet wspomniałam mężowi, żeby nie kupował mi już maseczek z jakimiś obrazkami, ponieważ one nie dolegają i nie sprawdzają się tak jak powinny. Kolejną maseczką, które zużyłam, już zużyłam dwie. A jeszcze tutaj mam trzecią w szufladzie, to jest mój hit, ta maseczka. Znalazłam ją w
Biedronce, tak, Biedronce. Tutaj mamy napisane, że to jest maska intensywnie pielęgnująca wysuszoną skórę, dając efekt silnego nawilżenia i wygładzenia. Biocelulozowa płachta maski powstała w wyniku naturalnego dojrzewania i fermentacji ekstraktu z kokosa. I tak jak mówiłam wcześniej, ten kokos wszędzie jest dobry. Tutaj jest to maseczka biocelulozowa, czyli taka silikonowa bardziej. Cienka taka, cienka warstwa takiego jakby żelu i naprawdę ja lubię tą maseczkę, czuję się świeża po tej maseczce. Czuję, że moja buzia jest delikatna, naprawdę polecam, jeśli jeszcze znajdziecie gdzieś w swoich Biedronkach, to naprawdę wypróbujcie, bo warto, kosztuje ona około, raz ją kupowałam za 6 zł, raz ją kupowałam za 4,99, więc to wszystko zależy, czy promocja nadal trwa, czy nie, czy w waszych Biedronkach są takie maseczki, możecie dać znać, czy używaliście. Jest ona ogólnodostępna, więc może ktoś z was już korzystał i ma jakąś wyrobioną opinię na ten temat. Ja chętnie przeczytam, możecie zostawić komentarz, chętnie z wami podyskutuję na temat tej maseczki. I ostatnią maseczką tej kolekcji, którą mam masek w płachcie, jest Coco Treat. Jest to maseczka z Hello Body. Z ostatniego filmu dowiedzieliście się, że kupiłam duży zestaw, dostałam tą maseczkę w gratisie od pani. Mam mieszane uczucia, ponieważ tutaj nawilżyła ona tą buzię, ale myślałam, że trochę więcej będzie tego preparatu w środku, tego nawilżenia serum, że będzie ona bardziej mokra. Materiał był dość średni, trochę sztywny, nie wiem, czy po prostu znowu mi się taki felerny egzemplarz trafił, czy po prostu tak ma być. Sprawdziła się ona w 90% tego, co oferuje nam producent. Więc myślę, że mogę być również zadowolona z tej maseczki, więc dużo bubli mi się nie trafiło tym razem. Jeszcze mam, dołączę do tej kategorii dwie rzeczy, są to maseczki, ale maseczki peel off. Pierwszą z nich jest Selfie Project, regenerująca maseczka peel off, neon, ona była w kolorze różowym, była jak na regenerującą odpowiednia, była dość delikatna, nie musiałam jej zrywać nie wiadomo jak z tej buzi, więc spoko, kosztuje chyba około 3-4 zł w Rossmanie, więc też nie jest droga, ogólnodostępna, może używaliście, może dacie znać, co myślicie o tej maseczce. Kolejną maseczką peel off była też maseczka Selfie Project, kupiłam ją razem z tonikiem, który już wam pokazywałam w jakimś filmie, już tutaj malutko go jest, korzystam, używam. Jest to maseczka głęboko oczyszczająca, maseczka peel off do skóry z niedoskonałościami i ona była też taka, miewałam lepsze, ale nie mogę, właśnie chyba mi gdzieś gwiazdka odpadła. Miewałam lepsze, ale nie mogę narzekać. Kolejną kategorią będą płatki pod oczy. Tak jak wam mówiłam ostatnio, chciałabym trochę poużywać płatków pod oczy, ponieważ moje worki często są widoczne, pracuję na 3 zmiany, więc to męczy na naszą skórę, nasze ciało. Jest wtedy bardziej zmęczone, bardziej podatne na różne czynniki zewnętrzne, więc stwierdziłam, że pokorzystam sobie z płatków niwelujących opuchliznę pod oczami. I miałam tutaj kilka płatków i jedną z bardziej korzystniejszych płatków były właśnie płatki Balea z tej serii, co ta maseczka hydrożelowa, i one były jak najbardziej poprawne, długo chłodziły. Tutaj było napisane 15-20 minut, ja nawet dłużej trzymałam, bo po 15-20 minutach obróciłam je na drugą stronę i używałam dalej, więc były jak najbardziej spoczko, polecam. Kolejne płatki, kupiłam płatki z Perfekty, naturalny aloes, płatki pod oczy usuwają oznaki zmęczenia. No niestety te płatki nie usunęły u mnie oznak zmęczenia, tak jak je nałożyłam, tak i z powrotem jak je zdjęłam, dalej miałam znaki zmęczenia pod oczami. I niestety ten aloes podrażniał troszkę oczka, bo zaczęło mi łzawić, więc... Ja osobiście tych płatków po raz kolejny bym nie kupiła, a kosztowały niemało, bo kosztowały około 5 zł, więc myślę, że za tą cenę znajdziemy lepsze płatki. I tymi lepszymi płatkami były, o dziwo, Eveline Cosmetics Hydrażel A-Pads. Bardzo mi podobały się te płatki. Hydrożelowe płatki w formie chłodzącego
kompresu pod oczy, zapewniają zmęczonej skórze pod oczami efekt spektakularnego odświeżenia. I rzeczywiście te płateczki są jak najbardziej dobre, bardzo chłodzą, szybko widać po nich efekt, długo ich nie trzeba trzymać. Tutaj jest napisane po 20 minutach, żeby ściągnąć. Ja po około 15 widziałam już większą różnicę pod oczkami. Więc ja jestem bardzo zadowolona, chyba nawet mam jeszcze drugą taką paczuszkę. O, jeszcze mam drugą. One są takie niebieściutkie, bardzo fajne, polecam serdecznie. Kosztowały w Rossmanie niewiele, bo były chyba na promocji za 3,99, około 4-5 zł, coś takiego kosztowały, więc jak najbardziej polecam. I ostatnie płatki, które też kupiłam, dwie paczuszki i których nie polecam, są to płatki Exclusive Cosmetics. Niby tutaj jest napisane Influencer Top 2019, tutaj mamy taki znaczek. Na tych Eveline mamy Sukces 2020. Nie wiem, czy to jest modne naklejać sobie takie rzeczy, ale nie polecam tych płatków. To jest wersja Gold Care i tutaj producent preferuje skórę zmęczoną, pozbawioną blasku, rozjaśniają cienie pod oczkami, redukują obrzęki, odmładzają i ujędrniają. Tutaj mamy napisane 15-30 minut pozostawić. O, ja też kupiłam na promocji w Rossmanie za około 5 zł. No i niestety te płatki w ogóle nie trzymają nam się pod oczami. One uciekają, zjeżdżają, ślizgają, są bardzo grube. Bardzo, bardzo grube, naprawdę. Jeszcze nie widziałam tak grubych płatków pod oczami. Z tego jednego płatka by przekroił, by zrobił dwa. Naprawdę. Ten ciężar tych płateczków pod oczami powoduje to, że nam to spada. Wszędzie mi to jeździło, ja już byłam zdenerwowana, już nie chciałam wcale mieć tych płatków. Naprawdę. Robiłam drugie podejście, tak jak widać, kupiłam dwa opakowania i też nie byłam zadowolona. I przez to, że to mi cały czas jeździło po tej buzi, nie było widać żadnego efektu, nie czułam tego przyjemnego chłodu. Naprawdę nie polecam. Jeśli używaliście, to wyraźcie swoją opinię na ten temat. I mam tutaj jeszcze cztery rzeczy, które zużyłam. Pierwszą rzeczą jest, tutaj zostawiłam sobie specjalnie etykietę po kuli witaminowej, którą zamówiłam sobie na Vinted i znalazłam jej stronę, która nie była wcale na tej stronie tania. Miałam akurat wersję melonową i wcale tego melonu nie czułam. Tutaj co było napisane o jakichś minerałach, olejach i tak dalej, to naprawdę nic nie widziałam. Po prostu dno. No dobrze, kolejnym z produktów, może powiem najpierw o tych gorszych, żeby później ekscytować się tymi lepszymi. Gorszym produktem był produkt Isany. Był to peeling do ciała Coffee and Coconut o zmysłowym zapachu kawy i kokosa z olejem żożoba. Ja powiem tak, ja nie używałam tego, tylko używał to mój mąż. I bardzo, bardzo ten peeling jest ostry. Jeśli ktoś lubi grube ziarno, to polecam, a jeśli nie, no to naprawdę można sobie podrażnić delikatną skórę i to bardzo. I akurat mój mąż podrażnił sobie tym peelingiem skórę i nie był z tego zadowolony, więc nie polecam. A jeśli chodzi o ekscytację, to przejdźmy do dwóch ostatnich rzeczy. Jest to też kategoria kąpiel, tak jak poprzednie. I mamy tutaj Sherry Berry. Jest to płyn. Powiem płyn, bo to było w płynie. Jest to płyn też z drogerii niemieckiej. Balea? Nie. No Balea ten sklep się chyba... Nie, DM się nazywa, sorry. Już mi wszystko z głowy leci, już późno trochę jest. I polecam, ładnie pachnie, robi pianę, tak jak tutaj nam producent zapowiada, koloryzuje wodę, jest piana, jest zapach, czujesz się komfortowo, fajnie, odpoczywasz, regenerujesz się w tej pianie. Naprawdę polecam, to też nie kosztowało dużo, w okolicach 2 euro, nie chcę przesadzić, ale jakoś tak mi się to przypomina. I tutaj kolejny produkt, też jest on z DM-u. Jest to sól do kąpieli, bardzo fajna, taka szampańska, która też robi nam pianę, farbuje nam wodę, przede wszystkim cudownie, cudownie pachnie, naprawdę. Jeszcze mam kilka soli oczywiście z innych serii, bo nigdy mężu drogi, nigdy nie dostaję dwóch takich samych, a jak coś mi się spodoba, to bym chciała, może kupisz?
Akurat ta jest naprawdę spoko, bardzo fajnie pachniała, relaks był niesamowity w wannie, więc serdecznie polecam. I ostatnią rzeczą, o której prawie bym zapomniała, jest... Tak, jest to Only Bio maska. Chciałam wam powiedzieć, jeszcze nie skończyłam tego pudełka, ale zobaczcie, jak już jestem jeszcze może naraz na samym spodzie wyskrobię. Zapach jest przecudowny. Aż muszę spojrzeć, pestek winogron, no może to winogrona tak pachną. Naprawdę jest dobry produkt. Ja mam tutaj do wysoko porowatych włosów, czyli do bardziej zniszczonych. I ja jestem naprawdę zadowolona z tej maski. Ja, jak widzicie, zużyłam już prawie całą. Moje włosy po użyciu są lśniące, łatwo się rozczesują. Są takie, jakby były prosto od fryzjera, jakbym wyszła po nałożeniu różnych maseczek. Naprawdę, jest super. I że nie kłamię, że to jest super, to pokażę wam, że już mam drugie opakowanie, jeszcze nie otwarte, jeszcze zafoliowane, ale już kupiłam drugie, bo boję się, że jak mi się skończy, to mogę nie dostać. Czasami jest tak w Rossmanie, że jak jest promocja na te kosmetyki, to ciężko jest dostać właśnie tą maskę do wysokoporowatych. Jest do niskoporowatych i do średnioporowatych często i często nie ma tej, więc już wolałam sobie kupić, bo tutaj tak naprawdę max raz, dwa razy, bo tam już widzicie, to jest taka cieniutka warstwa na spodzie, już tam przebija, więc niebawem się skończy. Już kupiłam kolejną i to wszystko na dzisiaj w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam was do subskrypcji kanału, jest nas już 100, ponad 100, może już uleśliśmy w siłę, ja jestem bardzo zadowolona, bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że tak mnie wspieracie i jednak subskrybujecie mój kanał, to znaczy dla mnie, że wam się podobają moje filmy, ja chętnie dla was nagrywam, chętnie do was mówię, bo uwielbiam takie rzeczy, ja jestem chyba stworzona do nagrywania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie, cześć!